Warszawa, 13 grudnia 2015 roku. Deklaracja. 34 lata temu, 13 grudnia 1981 roku, komunistyczna władza wypowiedziała wojnę narodowi, by zdławić jego pragnienia życia, wolności, godności i podmiotowości. Te aspiracje wyrażał przede wszystkim, choć nie tylko, Związek Zawodowy Solidarność, do którego w krótkim czasie przystąpiło 9 milionów Polek i Polaków. Ten niespokojny, bo wypełniony prowokowanymi przez rządzących komunistów napięciami okres nadziei na lepszą Polskę nie trwał długo, jedynie 16 miesięcy. Później przyszła 7-letnia noc stanu wojennego. Społeczeństwo stawiło opór. Pokolenie Solidarności, jak kolejne generacje walczących o wolność ojczyzny przodków, dało daninę krwi. Symbolem tego pierwszego oporu są polegli górnicy z kopalni Wujek, czy zamordowani demonstranci w Lubinie i w Nowej Hucie, zaś ofiary późniejszej walki ze złem ucieleśniają zakatowani przez komunistycznych oprawców błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, Grzegorz Przemek oraz zamordowani już w roku 1989 księża Stefan Niedzielak, Stanisław Suchowolec i Sylwester Zych. Ofiar było dużo więcej. Oficjalne dane nie oddają rozmiarów tragedii. Pełnych liczb nie poznamy nigdy, bo któż zliczy tych, których niedola ojczyzny doprowadziła do przedwczesnej śmierci. Stan wojenny to także represje, stracone zdrowie, wyrzucanie z pracy z wilczym biletem, przymusowa emigracja, złamane kariery, rozbite rodziny, zniweczone nadzieje, zahamowanie rewolucji moralnej, poczucia wspólnoty narodowej, skutkujące wycofaniem się w prywatność. Tysiące Polaków wyemigrowało w poszukiwaniu godnego życia. Ci, którzy zostali, musieli borykać się z trudnościami, które urągały bardzo często ich ludzkiej godności. Wszystkim ofiarom i bohaterom stanu wojennego winni jesteśmy cześć. KPN był nielegalny. Nielegalna była Solidarność Walcząca i Niezależne Zrzeszenie Studentów. Coś o tym wiem sam, jak była bardzo nielegalna. My wszyscy dzisiaj znowu mamy się stać nielegalni. Ale to wasza wola i tych ludzi, którzy w latach 80. walczyli i tych, którzy walczą dzisiaj, powodują, że legalne staje się to, co powie naród. To wy jesteście prawodawcą, to wy jesteście suwerenem, to wy stanowicie, co jest legalne. Żaden Komitet Obrony Draństwa nie zmieni tego, co w Polsce powinno być legalne. Pan Bóg nam dał dzisiaj chwilę pogody w tym wielkim deszczu. Pan Bóg nam dał w tym roku chwilę pogody. Ale pamiętajcie, że ta chwila to dzieło tych, co ginęli w stanie wojennym. Tych, co walczyli w Powstaniu Warszawskim. Tych, którzy ryzykowali swoje życie dla zwycięstwa Polski. Dzisiaj nasza walka się nie skończyła. Dzisiaj musimy powiedzieć, że nad postkomunistycznym prawem jest prawo narodu do samostanowienia, do bycia niepodległym, do godności, do mówienia prawdy. I wasze jest zwycięstwo. Zobaczycie, że Polska się zmienia. Obiecaliśmy wam, że wygramy. I polskie zmiany trzeba doprowadzić do końca. Nie dlatego, że kochamy rząd, nie dlatego, że kochamy prezydenta. Dlatego, że kochamy Polskę. Prawdę kochamy! Andrzej Gwiazda! Andrzej Gwiazda! Andrzej Gwiazda! Andrzej Gwiazda! Andrzej Gwiazda! Andrzej Gwiazda!
Witamy się w 34. rocznicę stanu wojennego, kolejnej akcji komunistów, która miała zdławić nasze dążenie do wolności i do niepodległości. Proszę Państwa, ze stanu wojennego pamiętamy pałki, pamiętamy kraty, pamiętamy polewaczki, gazy i kraty więzienne. Ale gdy tylko kraty więzienne zatrzasnęły się szczelnie, gdy czołgi okopały się na skrzyżowaniach, nastąpiły procesy, które unikały, były poza naszą świadomością. Stan wojenny toczył się nie tylko na ulicy. Stan wojenny toczył się również w gabinetach. I tak w lutym zmieniono kodeks prawa cywilnego tak, ażeby nomenklatura partyjna mogła kraść oficjalnie. Natomiast 26 marca wpisano do ichniej konstytucji Trybunał Konstytucyjny. W marcu 82 już wtedy przewidzieli, że jeśli dopuszczą do wyborów, to wynik może być nie według gustu partii. I to miał być ten kaganiec, że kiedy drugi raz sięgniemy do wolności, to go nam próbują nałożyć. Proszę Państwa, ale moja pamięć żyje dostatecznie długo, sięga dużo dalej. Gdy wróciłem z Syberii w 1946 roku i stwierdziłem, że ta sama komuna, którą znam z kołchozu, jest instalowana w Polsce, włączyłem się. Ale proszę Państwa, jak się włączyłem? Otóż my dzieciaki cegłą wypisywaliśmy na murach nieprzyzwoite wierszyki o demokracji. Bo ta ekipa, Bierut, Berman, Minc i tak dalej, Brestygierowa, Stefan Michnik, przysłani z Moskwy, którzy nas mieli gnębić, pod osłoną hasła demokracji mordowali patriotów. Mordowali rotmistrza Pileckiego, Nila, Inkę, Zaporę, nie wymienię wszystkich, nawet tych, których w tej chwili odkrywamy w ukrytych grobach. Proszę Państwa, to się działo pod hasłem demokracji. Tylko ja jako dziesięciolatek dałem się zwieść i pisałem hasła przeciwko demokracji. Ale teraz zwieść się nie damy. Ci, którzy nas ciemierzyli, mieli za granicą bratnią pomoc zapewnioną. I były stale, czy wezmą, czy nie wezmą, czy pomogą nam, czy nie. Proszę Państwa, dzisiaj to się powtarza. Tylko biedaki nie wiedzą, że Bruksela to nie Moskwa i nie ma czołgów. Proszę Państwa, ale historia się powtarza. Od 70 lat trwa walka, ta sama walka i o te same cele i ona trwa dzisiaj. I dzisiaj się rozgrywa. Jeszcze nie wygraliśmy. Jeszcze nie wygraliśmy, walka trwa i naszą rzeczą jest, żeby w tej walce zwyciężyć. A o co walczymy? Wiemy o co. Natomiast co nam proponują? Cytuję PiS internetowy, przywódcy Komitetu Obrotów, Federatorów czy Donosicieli, no w każdym razie KOK, który napisał, ty chamie, polski chamie, są u was miliony, co my z wami zrobimy? Zdobędziemy szturmem wasze szkoły, wasze dzieci wyślemy za granicę i dopadniemy was, jak nie was, to wasze dzieci. Proszę Państwa, on nam podaje program bezpośredni, szczegółowy, o co mamy walczyć. Mamy walczyć o nasze szkoły, mamy walczyć o nasze dzieci i prorokuje
i zniknie ta Polska wierna, Polska prawdziwa. Proszę Państwa, nie zniknie. Nie zniknie, ale do tego potrzebne są miliony. Tutaj sam rząd nie wystarczy. Rząd jest dowództwem, ale rząd, żeby wygrać, musi mieć armię. Tak jest! I tą armią jesteśmy my. Mamy być armią wierną i patriotyczną. Szanowni Państwo, dziękuję. Pozwólcie, że powiem kilka słów. Zaczynamy marsz. Za chwilę zaczynamy marsz. To jest z jednej strony marsz pamięci. Pamięci o tym, co wydarzyło się przed 34 laty. Pamięci o stanie wojennym, o tej walce, która wtedy była toczona o polską wolność. Ale to jest także marsz dla przyszłości. To jest marsz, który ma być krokiem, jednym, ale ważnym krokiem w tym kierunku, który obraliśmy i który uzyskał poparcie społeczeństwa. Solidarność była, jak już to powiedziano, wydarzeniem niezwykłym. Jedynym w dwudziestowiecznych dziejach świata. Była największym ruchem społecznym w dziejach, być może w całych dziejach. I Solidarność była jednocześnie syntezą tego wszystkiego, co budowało przez wieki nasze zabiegi, naszą walkę o wolność. Nasz republikanizm, naszą wiarę, że jesteśmy wspólnotą i razem budujemy polskie państwo, Polską Rzeczypospolitą. To dziedzictwo jest wieczne, jest ciągle żywe, ale pamiętajmy, to dziedzictwo zostało po 89 roku odrzucone na różne sposoby. Byli tacy, którzy się wstydzili za Solidarność. Byli tacy, którzy mówili, sztandary Solidarności schowajcie. Są już niepotrzebne. Są potrzebne, bo jest potrzebne to właśnie dziedzictwo. Musimy budować wspólnotę. Inaczej nie zbudujemy silnej Polski. Inaczej nie zabezpieczymy naszej wolności. Inaczej nie będziemy się w Europie liczyć. Inaczej inni nie będą się liczyć z nami. I dlatego musimy podjąć to dzieło. Dziś, w roku 2015, znów mamy szansę. Pamiętajcie, to bardzo ważny rok. Prawie tak ważny jak ten 89 i ten 80. Musimy się zmobilizować, bo inaczej nie zdołamy odnieść zwycięstwa. Mówimy, damy radę. Brawo, 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 brawo. Damy radę, damy radę, damy radę, damy radę, radę, damy radę. To damy radę. To nie mogą być tylko słowa. To musi być mobilizacja. To musi być sytuacja, w której nie tylko 13 grudnia czy 3 maja będziemy gotowi zgromadzić się tutaj, w tym miejscu, czy w jakimś innym miejscu w Warszawie, by wspólnie upominać się o prawa i wspólnie pokazywać palcem tych, którzy nam tych praw odmawiają. Bo dziś przecież sensem tej walki jest odrzucenie tej odmowy, odmowy przyznania nam praw. Wygraliśmy wybory, ale nie mamy prawa tworzyć prawa. Nie mamy prawa przebudowywać Polski. A Polskę przebudować trzeba. I to musi być wielka przebudowa na miarę naszej historii. W 91 roku Ojciec Święty był w Polsce i przedstawił nam taki wielki, wyrosły właśnie z doświadczenia Solidarności i z nauk Kościoła plan budowy porządku,
także porządku moralnego w naszym kraju. Został wtedy brutalnie odrzucony. Przypomnijmy, Ojciec Święty miał być wtedy w Polsce 3 razy, a był 2, bo taką kampanię zorganizowano w naszym kraju, że po raz 3 nie przyjechał. Musimy odrzucić tych, którzy wtedy tą kampanię organizowali. Oni są wciąż obecni. To oni są przeciw nam. To oni próbują nas zablokować. To oni wmawiają, że w Polsce dzisiaj demokracja jest zagrożona. Będę jeszcze o tym mówił. Będę mówił o sensie tego starcia, które dzisiaj mamy w Polsce. Bo bardzo wielu ludzi tego nie rozumie. Bardzo wielu ludzi uwierzyło, że w środku gorącego lata jest mroźna zima. Bo jak w telewizji tak powiedzieli, to tak jest. Dzisiaj nie o demokrację chodzi. Dzisiaj chodzi o to, by demokracja mogła rzeczywiście decydować, a nie garstka ludzi jednej strony, ludzi zaprzedanych obcym, a także tym wewnętrznym, ale nie mającym nic wspólnego z interesem ogromnej większości Polaków interesom. Musimy, powtarzam, to przełamać. Ta droga jeszcze przed nami. Przejdziemy ją. Damy radę. Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał w ust trzymała, dumne wiersze pisał Ludwik. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była.